Ahoj, tu Kryminalne Czechy i Słowacja, a dzisiaj posłuchacie o niemieckich satanistach w Pradze. Ahoj, witajcie po dłuższej przerwie. Tu Ewelina, dla tych, którymi się być może nie znamy, którzy są dzisiaj po raz pierwszy. Ja mam na imię Ewelina i jestem autorką podcastu Kryminalne Czechy i Słowacja. Na początek mam dla Was dwa ogłoszenia parafialne. Pierwsze dotyczy mojej już obietnicy sprzed chyba dwóch odcinków. Przypominam tylko, że na 10 tysięcy subskrybentów przygotuję dla Was odcinek o dzieciach z Kurzim. Dla tych, którzy znają tę sprawę, chociażby z kanału Jaśmin ze Stanowo, to wiecie, że to jest ogromny temat. Pytaliście mnie często bardzo o to, czy zrobię ten materiał, a myślę, że na takim kanale jak Kryminalne Czechy i Słowacja, to on, mimo że już bardzo dobrze opracowany, musi się pojawić w mojej odsłonie. To jest pierwsza rzecz, a druga dotyczy tego, że zastanawiałam się, że chciałabym dla Was robić jak najwięcej odcinków. To jest, co jest jasne, dla mnie przynajmniej. Odcinki nagrywam dla Was, a wcześniej przygotowuję przez wiele godzin w moim wolnym czasie, którego mam niestety bardzo mało, ze względu na to, że mam jedną pełnoetatową pracę i jeszcze dwie dodatkowe. Te odcinki są dla Was całkowicie darmowe na YouTube, bo jak pewnie wiecie, YouTube nie lubi takich treści w kontekście reklamodawców, więc tych reklam po prostu nie ma w kontekście treści, które są związane z true crime. Treści udostępniam Wam i na YouTube, i na Spotify. Możecie słuchać ich na YouTube za darmo, bądź na Spotify, normalnie w abonamencie. I pomyślałam sobie, że tak jak ja wspieram podcasterów, których słucham, tak być może jest wśród Was ktoś, kto także chciałby w ten sposób podziękować mi za moją pracę, co by było dla mnie bardzo, bardzo cenne. I utworzyłam konto na Patronite. Zrobiłam tam dla Was, myślę, fajną, ciekawą ofertę, taką, która będzie w ogóle super możliwością do kontaktu też z tymi z Was, którzy jakoś na bliżej chcieliby się związać z kryminalnymi Czechami i Słowacją. I to by było dla mnie bardzo cenne. Także jeżeli macie ochotę wesprzeć mnie tam i jeżeli okazałoby się, że to wsparcie byłoby równe temu, które na przykład mam w swojej jednej ze swoich dodatkowych prac, to byłoby cudownie, gdybym mogła jedną z nich odpuścić i ten czas przeznaczyć na tworzenie treści dla Was, regularnych odcinków. To by było dla mnie bardzo cenne i wierzę, że dla Was także. Także nie przedłużając dłużej, zerknijcie sobie w opis tego odcinka, tam są szczegóły, jeżeli macie ochotę zajrzeć na Patronite do mnie, to zapraszam. A teraz już nie przedłużamy i przechodzimy do dzisiejszego tematu. Nasza dzisiejsza historia zaczyna się w Pradze. Jest 8 czerwca 2013 roku. W jednym z mieszkań w Pradze mieszka kobieta, która tego dnia, a jest już wieczór, właściwie noc, bardzo niespokojnie śpi. Budzi się wiele razy. Jej mąż Jan pracuje wieczorami na taksówce i to jest główne źródło tego jej niepokoju. Te nocne zmiany zawsze ją mocno stresują. Niepokój zwiększa się rano, kiedy kobieta zauważa, że mężczyzny nadal nie ma w domu, a o tej porze zawsze, absolutnie zawsze był, a jeżeli coś miałoby się zmienić, to na pewno dałby znać. Jest rok 2013, więc telefony komórkowe są już powszechnie dostępne. Zresztą mają taki zwyczaj, że często się ze sobą kontaktują telefonicznie, rozmawiają bądź wymieniają SMS-y. A tym razem od wczorajszego wieczoru, czyli od 8 czerwca, nie było z nim kontaktu. Kobieta kilkakrotnie dzwoniła do niego, dzisiaj rano również, ale nie odbierał. Postanawia obdzwonić wszystkich znajomych, rodzinę, żeby się czegoś dowiedzieć. Zatem mamy 9 czerwca 2013 roku. Przenosimy się w okolice Radlickiego Cmentarza na Pradze 5. Jest to ulica Wimolowa. To jest taka wąska ulica, niezbyt prosta, bo ona tam skręca w różne strony. Znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie cmentarza, później przechodzi w taką bardziej polną, wąską drogę. Dla tych, którzy oglądają mnie na YouTube, dołączam zdjęcia z Google Maps, żebyście mogli zobaczyć, jak to wygląda. Jest późne popołudnie. Zbliża się burza, niebo jest już mocno zachmurzone. Zanim rozpęta się burza, która wydaje się być oczywista, pewien młody mężczyzna mieszkający w okolicy chce wykorzystać ten krótki czas na spacer.
wychodzi z domu i już po około 5 minutach na skraju ścieżki, w wysokiej trawie, tuż za takim wgłębieniem, takim rowem, widzi postać, zakłada odpoczywającą postać, taką leżącą gdzieś tam w tej wysokiej trawie. Ale zaciekawiony podchodzi bliżej i widzi, że jest to człowiek, mężczyzna, który leży na plecach. Ręce ma szeroko rozłożone na boki i nienaturalnie przechyloną, pochyloną głowę. Mężczyzna ma krótkie spodenki, koszulkę, a w odległości od niego, no bardzo bliskie, jakieś 30 cm od ciała mężczyzny, bo szybko okazuje się, że mężczyzna nie żyje, obok niego leży zakrwawiona siekiera. Widok jest przerażający i mężczyzna, który znalazł tę postać, bez wahania od razu dzwoni na policję. Policja zjawia się bardzo szybko. W tym przypadku istotne było, żeby zabezpieczyć to miejsce morderstwa, do czego nikt nie ma żadnych wątpliwości, no bo pamiętajmy, że zbliża się burza, a deszcz, woda zatarłby większość śladów zapewne. Dlatego policjanci bardzo się spieszą, żeby odpowiednio zabezpieczyć miejsce. Mają za sobą namioty, jakieś folie i zabezpieczają tą przestrzeń jak największą, jak najlepiej, jak to jest tylko możliwe. Już wstępne oględziny miejsca i ciała potwierdziły, że mężczyzna został zamordowany z całą pewnością. Policjanci, którzy pracowali przy tej sprawie, a w tym także współprowadząca tą sprawę pani Lucję Zemancikowa, byli od początku zszokowani przede wszystkim ilością zranień, które pokrywały ciało tego mężczyzny. Najwięcej ich było w obrębie głowy i karku. Głowa była po prostu zmasakrowana. Ciężko było rozpoznać, jak ten człowiek mógł w ogóle wyglądać. Zranienia były także na nogach, rękach, na plecach. W późniejszej sekcji zwłok patolog w wynikach wykaże, że łączna ilość ran zadanych siekierą właśnie, bo to było narzędzie zbrodni, to 42. Wyobraźcie sobie, 42 rany na ciele jednego człowieka. Rany na rękach pokazywały ewidentnie, że ofiara aktywnie się broniła. On był w takim miejscu, które pokazywały po prostu, że musiał je mieć uniesione, zakrywając być może twarz, głowę. Zatem ofiara nie została ogłuszona, a później zmasakrowana tymi uderzeniami, tylko jakby no, to wszystko działo się w trakcie uderzenia, postępowały, było ich coraz więcej. Ofiara początkowo z pewnością stała. Sekcja zwłok późniejsza wykaże także bezpośrednią przyczyną śmierci był cios w tętnicy szyjną. Jednak nie wiemy, w którym momencie go zadano, bo tych ciosów było na tyle dużo, że może się okazać, że one po prostu sypały się na tego człowieka od sprawcy bądź sprawców i ten cios, który pozbawił go życia, był jednym z końcowych, co by świadczyło o tym, że ten człowiek, ta ofiara naprawdę bardzo, bardzo cierpiała przez w ostatnich minutach swojego życia. Od razu stało się też jasne, że siekiera była narzędziem zbrodni. To, co odkryto również podczas oględzin ciała, to fakt, że w prawej ręce mężczyzny brakowało jednego palca. Była po nim świeża dosyć rana z zaschniętą krwią. Sam palec został później odnaleziony podczas przeszukania miejsca kawałek dalej. I właśnie powiedziałam miejsce zbrodni, bo już na początku śledczy byli pewni, że to miejsce, bezpośrednie sąsiedztwo tego miejsca, w którym odnaleziono ciało, to było miejsce morderstwa. Szybko okazało się, badając ślady, że ofiara uciekała kawałek tą polną ścieżką. W pewnym momencie prawdopodobnie zdecydowała się pobiec w te zarośla, w tą wysoką trawę, ale tam już mężczyzna stracił siły i po prostu upadł. Prawdopodobnie sprawcy podciągnęli go za ręce troszkę głębiej w zarośla, około 10 metrów, bo świadczyły o tym ślady na trawie wygniecione i też ręce mężczyzny, które miał uniesione nad głową, tworząc jakby literę V, co sugerowało, że po prostu był ciągnięty. I też te ręce były dosyć szeroko rozstawione, więc sugerowało to, że może być dwóch sprawców, każdy ciągnął za jedną rękę. Kiedy policjanci pracowali na miejscu zbrodni, na telefon alarmowy dzwoni kobieta, zaniepokojona tym, że do domu nie wraca jej partner, który nocami pracuje jako taksówkarz. Kobieta dokładnie opisała, jak wyglądał mężczyzna, jak był ubrany i bardzo szybko potwierdzono, że to właśnie zamordowany mężczyzna jest tym, którego poszukuje wspomniana kobieta. Jest to 38-letni Jan Knytl, na co dzień mieszkający ze swoją partnerką w Pradze. Wspólnie oczekiwali wkrótce narodzin swojego dziecka. Kobieta była w ciąży. Pan Jan jednak już z pierwszego swojego małżeństwa posiadał też trójkę dzieci w wieku między 4 do 17 lat.
Z późniejszych relacji takich prasowych, do których dotarłam, wiem, że panu Janowi pośmiertnie urodził się syn i dostał imię po swoim tacie, którego no niestety nigdy nie poznał. Wiedząc już, że odnalezionym mężczyzną jest taksówkarz, rozpoczęły się poszukiwania auta, oczywiście. W najbliższej okolicy tego miejsca, jakby tuż przy miejscu zbrodni, nie było tego auta, zatem poszukiwania stopniowo rozszerzały się o większy promień. Po pierwszym dniu śledztwa policja tak naprawdę wiedziała całkiem sporo, bo tak, miała tożsamość ofiary. W kieszeni przy ofierze znaleziono 700 koron, więc śledczy nie do końca chcieli wierzyć, że motywem może być rabunek, skoro te 700 koron było. Ale jeszcze, upewniając się, chcieli sprawdzić po prostu auto, bo taksówkarz mógł mieć te pieniądze po prostu schowane w aucie, nie wiadomo jaki miał zwyczaj, gdzie je przechowywał. Więc teraz śledczy z jednej strony poszukują auta, ale jednocześnie rozmawiają, część z nich rozmawia z rodziną, znajomymi, najbliższymi osobami z otoczenia pana Jana. I bardzo szybko wychodzi na jaw, że pan Jan miał niestety spore problemy finansowe. Głównie spowodowane były tym, że coraz bardziej uzależniał się od hazardu i automatów do gry. Notorycznie pożyczał pieniądze, przegrywał je później. Miał zresztą też trójkę dzieci, czwarte w drodze. Także domyślam się i śledczy także zakładali, że pieniądze po prostu szybko się rozchodziły i zawsze ich brakowało, a jego nałóg dodatkowo to komplikował wszystko. Także na horyzoncie pojawił się też możliwy inny motyw zabójstwa w kontekście próby ściągnięcia długu albo po prostu jakichś porachunków z panem Janem jako dłużnikiem, który nie rokował do spłaty tego długu. Chociaż wydawało się to morderstwo było trochę zbyt drastyczne jak porachunki na zasadzie dłużnik i wierzyciel. W międzyczasie rodzina zidentyfikowała pana Jana jako ofiarę. Patolog, który przeprowadził autopsję do tych ewidentnych wniosków, o których mówiłam wcześniej, dodał też, że ofiara musiała być duszona podczas ataku, ale nie to było przyczyną śmierci, jak już wcześniej wspominałam, tylko cios w tętnicę szyjną. Śledztwo nabierało tempa, bo już 10 czerwca 2013 roku w odległości około 500 metrów od miejsca zbrodni policja znalazła odstawione na parkingu, w takim ustronnym miejscu, auto taksówkarza. Już na pierwszy rzut oka było widać, że samochód miał świeże uszkodzenia karoserii. Jednak jak się później okaże, uszkodzenie pochodziło prawdopodobnie od uderzenia siekierą podczas jednego z zamachów przez sprawców bądź sprawcę. Ale to, co najciekawsze, znalazło się w środku. W przedniej części auta znaleziono zakrwawione bandaże, jakieś plastry. Oprócz tego na siedzeniach i w bagażniku znaleziono ubrania. Było to m.in. czarny golf, jak się okazało, nasączony krwią, podkoszulek, spodnie dresowe, to wszystko było pokryte krwią. I wszystkie te dowody oczywiście w trybie pilnym przewieziono do laboratorium. Szybko też okazało się, że krew częściowo należała do ofiary, ale zidentyfikowano także tam krew pochodzącą do innej, nieznanej osoby. Prawdopodobnie sprawcy. Wyglądało na to, że nie wszystkie te ubrania należały do taksówkarza, to sprawdzono z rodziną. Więc założono, że to sprawca bądź sprawcy mogli je zostawić w aucie. Po prostu chcieli się przebrać z tej krwi, która by ich bardzo łatwo mogła po prostu zdradzić, przecież to auto zostawili i udali się gdzieś dalej pieszo. Po tych śladach w aucie szybko stało się jasne, że co najmniej jeden sprawca został zraniony. Do tej pory jeszcze nie wiedzieliśmy, czy to będzie, czy sprawców jest jeden, czy jest ich więcej. Krew, którą znaleziono, wskazywała na to, że jedna osoba poza Janem, panem Janem, była zraniona. I możemy założyć, że te środki opatrunkowe wszystkie, które były w aucie, to ten sprawca chciał jakoś ratować się w tej sytuacji, chciał sobie jakoś pomóc. Była tam podstawowa taka apteczka samochodowa w tej taksówce. Ale słuchajcie teraz, co znaleziono oprócz tych ubrań? Na tylnym siedzeniu w aucie znaleziono plecak, w którym leżał sobie taka kartka, dokument, napisany w języku niemieckim, wydany przez niemiecki urząd, bo tam był jakiś stempel, były pieczątki i ten dokument mówił o zmianie imienia. Jakiś taki, też ktoś chciał sobie zmienić imię i dostał dokument potwierdzający tą zmianę imienia. Ten dokument dotyczył 16-letniego Hansa D. I czy to jest możliwe, żeby to był plecak należący do mordercy? Śledczy oczywiście nie byli pewni, ale rozważali taką możliwość, bo został plecak, nie ma człowieka. Chłopca w sumie, bo to jest 16-latek. Jednak to, co
w międzyczasie jeszcze robili, to znaleźli auto, sprawdzali to auto, działy się różne badania w laboratorium, tak, dochodzenie było bardzo, bardzo rozwojowe cały czas, a jednocześnie i niektórzy z nich pojechali w takie ulubione miejsca, na których stawał zazwyczaj pan Jan, takie miejsca postojowe taksówek, które miał swoje ulubione, z których miał najlepszych klientów w jego mniemaniu. Te ulubione miejscówki dla taksówkarzy to były dwa miejsca. Jedno to przy ulicy Rytierskiej, który jest w centrum Pragi, na Starym Mieście, a drugie to na Mostku. Mostek niektórzy z was mogą kojarzyć, bo to jest taka ogromna stacja metra. To jest tuż przy Placu Wacława, także na pewno tam będziecie, jeżeli będziecie zwiedzać sobie Stare Miasto, Pragę, to na obie te miejscówki możecie bez problemu trafić. Nie jestem pewna, na której z tych lokalizacji śledczy rozmawiali i uzyskali te najważniejsze informacje. Na jednej z nich z pewnością. Rozmawiali z kolegami pana Jana i szybko udało się ustalić, że właśnie 8 czerwca wieczorem, około godziny 22, na postój taksówek podeszło dwóch młodych chłopców w długich czarnych płaszczach. Mówili w języku niemieckim. Początkowo w niemieckim, próbowali się jakoś porozumieć z tymi mężczyznami. Niestety żaden z nich nie mówił po niemiecku. Potem próbowali jeszcze po angielsku i taksówkarze, słysząc język angielski, wiedzieli, że pan Jan umie trochę angielski, zna, potrafi się jakoś tak wstępnie komunikować, więc będzie najlepiej, jak go przekierują, tych chłopców, do pana Jana po prostu. I tak drogi pana Jana i dwóch chłopców w długich czarnych płaszczach skrzyżowały się. Chwilę porozmawiali, koledzy pana Jana zupełnie nie wiedzą o czym, bo to było w jakimś tam odległości, więc jakby nie zajmowała ich ta sprawa, widzieli tylko, że rozmawiają, zakładamy, że dogadali się, wsiedli do samochodu, do jego Peugeota 304 SW i odjechali z centrum Pragi. Te wersje bardzo szybko potwierdzono także na nagraniach z monitoringów, do nich dotarli policjanci. Co było jasne, koledzy z postoju to były ostatnie osoby, które widziały pana Jana żywego. Partnerka pana Jana jeszcze SMS-owała wieczorem z nim, jednak tą ostatnią wiadomość, jaką wymieniła z panem Janem, to była przed 22 tego wieczora. Także potem o 22 zjawili się, około 22 zjawili się ci dwaj młodzi mężczyźni, potem już nie było kontaktu. Śledczy, mając nagrania z monitoringu, już wiedząc, jak wyglądają ci mężczyźni, chcieli się dowiedzieć, jakie były poprzednie kroki tych mężczyzn. Bo jakby nie udało się wyśledzić auta, w którą trasą pojechali, ale wiadomo było, gdzie dojechali, bo dojechali w okolicy cmentarza. Chcieli jednak wiedzieć, co się działo z tymi mężczyznami wcześniej, skąd oni się w ogóle wzięli. Skoro wiedzieli, jak wyglądali, to chcieli ich wytropić i dowiedzieć się, kim są. I okazało się, że to nie jest takie trudne, bo centrum miasta jest od wielu lat bardzo dobrze monitorowane, więc sprawdzili monitoringi z okolicy z ostatnich 7 dni i okazało się, że ci dwaj młodzi mężczyźni już od kilku dni byli w Pradze, różne rzeczy robili, zwiedzali, chodzili, kręcili się po mieście, zatrzymali się na Pradze 4 w hotelu, jednak tę noc poprzedzającą spotkanie z taksówkarzem spędzili nie w tym hotelu, wymeldowali się z niego. Prawdopodobnie skończyły im się pieniądze, patrząc też po tym, co robili, gdzie jedli i jak z czasem te ich aktywności jakby po prostu przestali mieć kasę na to i tylko się kręcili po mieście. Tu muszę wam powiedzieć, że w tej sprawie dzieje się bardzo dużo rzeczy jednocześnie, więc ja będę tak przeskakiwać, bo bardzo często jest tak, że jedni śledczy zajmowali się badaniem miejsca zbrodni, drudzy autem, trzeci jeszcze rozmawiali z kimś, czwarta grupa zajmowała się monitoringiem, więc robili bardzo dużo rzeczy naraz. Zresztą policjanci, którzy później opowiadali o sprawie, mówili, że działali po chorkich stopach, to znaczy, jakby mówiąc tak dosłownie, że działali po gorących śladach, czyli mieli takie poczucie, że oni są krok za sprawcami. Zatem śledczy założyli jeszcze jedną rzecz, którą chcieli sprawdzić. Wracając do tej rany i do tej ilości krwi, która tam była na miejscu zbrodni. Na miejscu, znaczy w tym aucie właściwie. W aucie było dużo krwi pana Jana na ubraniach, ale było też dużo krwi sprawcy. Więc założyli, że skoro to była taka duża rana, to te opatrunki, plastry nie mogły wystarczyć, żeby poradzić sobie z tą raną. Zatem stwierdzili, że sprawdzą sobie zgłoszenia w pobliskich punktach medycznych, szpitalach i tak dalej. No i to był świetny plan, bo w szpitalu w Motolu, to jest taki duży praski szpital, został przyjęty człowiek narodowości niemieckiej z raną ciętą, która odpowiadałaby właśnie ranie na przykład zadanej siekierą, co mogło się wydarzyć podczas po prostu ataku. W jakiś sposób się mógł zranić przecież ten sprawca. Co ciekawe, on nie zjawił się tam po prostu pieszo, nie poszedł sobie do szpitala, ale wezwał karetkę.
Zadzwonił, że jest na stacji metra Radlice i zranił się tam w niedalekim parku i potrzebuje pomocy. Zatem karetka po niego przyjechała, zawiozła go do szpitala. Z dokumentacji szpitalnej policjanci poznali też dane tego mężczyzny. Okazało się, że to Henryk D., 22-letni mężczyzna. On w ogóle podał normalnie swoje dokumenty w szpitalu, więc to... No to było świetne. To było świetne, że policjanci na to wpadli, że to po prostu sprawdzili. Zatem policja miała już dwóch podejrzanych. Tożsamość ich, jedną z plecaka z tego dokumentu, drugą z dokumentacji szpitalnej. Czeska kryminalka, tak potocznie mówi się na Wydział Spraw Kryminalnych, czeska kryminalka skontaktowała się, no znów w międzyczasie, z niemieckimi służbami. No bo okazało się, że skoro wiedzieli, że to są obywatele Niemiec, to chcieli po prostu ich sprawdzić. Chcieli jak najwięcej mieć informacji o nich. I okazało się, że ci dwaj mężczyźni są w Niemczech poszukiwani. Około tydzień temu przebywali w zakładzie dla młodzieży w Rotenburgu. Z tego, co udało mi się przetłumaczyć, bo ja niemieckiego nie znam, więc musiałam bazować na tłumaczu, na translatorze właściwie. Z tego, co udało mi się przetłumaczyć, to jest to rodzaj zakładu dla młodzieży problematycznej, taki rodzaj, wydaje mi się, poprawczaka, ale bardziej surowego niż taki nasz po prostu poprawczak, który nam się kojarzy w Polsce. Nie udało mi się dowiedzieć, za co konkretnie tam siedzieli, czy mieli jakąś karę, którą odbywali, dlaczego tam konkretnie trafili. Z opisu tego miejsca, to jest taki rodzaj ośrodka, wydaje mi się, że on jest dla różnej młodzieży, o różnym stopniu jakby tego, nie wiem, przewinienia, tego problemu, z którym oni tam są. I tam odbywają swoje, powiedzmy, kary czy jakieś okresy zamknięcia. Właśnie osoby nieletnie, małoletnie, ale też, co się, jak się okazuje, 22-letni Henryk D. też tam był. Jest tam cały program resocjalizacyjny. Po zdjęciach patrząc, to jakoś tam to aktywnie, wydaje mi się, działają. Jednak właśnie z tego ośrodka Henryk D. i Hans udało im się po prostu uciec. I w tym momencie, według śledczych, zaczęła się najtrudniejsza część śledztwa. Nawiązali ścisłą współpracę z Interpolem i z niemieckimi śledczymi, aby znaleźć, po pierwsze, znaleźć podejrzanych. Bo szybko stało się jasne, że uciekli oni z Pragi. Postanowili faktycznie wrócić do Niemiec, zdecydowali się na powrót pociągiem i tam, w pociągu, zostali zatrzymani. Jedno źródło mówi, że na granicy, a drugie źródło mówi, że za brak biletu. W każdym razie zostali zatrzymani. Byli poszukiwani za to, że zbiegli z tego ośrodka, z tego zakładu karnego. Dodatkowo jeden z nich był nieletni, więc jego zaginięcie było zgłoszone jako zaginięcie nieletniego. I zostali zatrzymani w pociągu, który miał taką trasę Praga-Monachium. Współpraca między śledczymi czeskimi i niemieckimi musiała się naprawdę mocno zacieśnić, bo cała dokumentacja, którą mieli Czesi, czyli te wszystkie tłumaczenia, musieli zrobić tłumaczenia całych dokumentów, dowodów, wyników, cała ta papierologia, to wszystko czeska strona musiała dostarczyć niemieckiej, bo bez takiej solidnej dokumentacji, niemiecka strona nie zgodziłaby się w ogóle na to, żeby rozważać postępowanie wobec swoich obywateli. Jednak dowodów było naprawdę dużo, a poza tym sprawcy popełnili jednak wiele błędów, zostawili dużo śladów. I to dawało nadzieję, że mordercy, taksówkarze po prostu zostaną ukarani. To, o czym nie wspomniałam, a co jest ważne, to, że przy podejrzanych podczas tego zatrzymania na granicy, powiedzmy, znaleziono klucze od auta taksówkarza i jego zegarek. Wydzielono materiał genetyczny, jednak w Czechach ten materiał nie mieli zupełnie do czego go porównać, bo podejrzani nie byli nigdy karani w Czechach. Zatem czeska kryminalka wystąpiła z kolejnym wnioskiem na to, żeby po prostu udostępnić materiał genetyczny sprawców, żeby mogli sobie go porównać i żeby to był po prostu następny dowód w tej sprawie. Oczywiście taksówkarz woził mnóstwo różnych ludzi, więc ślady genetyczne mogłyby dotyczyć bardzo wielu różnych osób. Dlatego tak ważna była ta współpraca, żeby po prostu móc to porównać, żeby móc to dołączyć do materiału dowodowego. Niemieckie służby musiały być pewne, że są podstawy do tego, żeby udostępniać ten materiał genetyczny, ten profil DNA. Jednak ta dokumentacja, którą przygotowali Czesi, była na tyle wyczerpująca i tak się do tego przyłożyli, że nie było wątpliwości. I bardzo szybko po porównaniu okazało się, że udało się potwierdzić, że na miejscu zbrodni oprócz materiału genetycznego ofiary były także dwa materiały genetyczne, które należały do podejrzanych obywateli Niemiec. W dalszej komunikacji z niemieckimi władzami, z niemieckimi śledczymi, wyszła ciekawa informacja. Bo jak się okazało, morderstwo w Pradze nie było pierwszą próbą aktu przemocy tej młodej pary.
Już na początku zeszłego roku próbowali zaatakować kierowcę w miejscowości Rottingen. Nie znam niemieckiego, więc mogę się pomylić, nieładnie to powiedzieć. Próbuję tak najlepiej, jak potrafię. Czyli w miejscowości Rottingen w niemieckim landzie Badenia-Württembergia. Kiedy na parkingu stało zaparkowane auto, siedział w środku mężczyzna. Wtedy Hans i Hendrik razem z jeszcze trzecim mężczyzną o nieznanej tożsamości już teraz, razem z jakimiś narzędziami w ręku, nie jest powiedziane dokładnie co, określone jako ostre narzędzia, zbliżali się do auta, w którym siedział mężczyzna. Jednak on w pory to zauważył, przestraszył się i po prostu czym prędzej uciekł z tego parkingu. Zgłosił to później na policji. I nie jestem pewna, czy być może to był jeden z powodów, dla którego oni trafili do tego zakładu poprawczego, ale tego nigdzie nie udało mi się z żadnym źródle po prostu potwierdzić. I przy tej okazji, właśnie po zatrzymaniu przy tej sprawie, pojawia się po raz pierwszy motyw satanistyczny, bo zatrzymani mężczyźni powiedzieli, że chcieli zabić tego człowieka i generalnie mieli w planie picie jego krwi. I nie jest do końca jasne właśnie, czy z tego powodu tam trafili, ale zakładam, że tak. Oprócz tego z pewnością leczyli się także psychiatrycznie, bo w dwóch niemieckich źródłach trafiłam na informację, że właśnie na oddziale psychiatrycznym się poznali. Do stanu ich umysłów wrócimy jeszcze za chwilkę. Wróćmy do chronologii. Złapano ich, byli w areszcie. Kary, jakie im groziłyby w Czechach i w Niemczech, są naprawdę podobne po obu stronach granicy. Kluczowe było ustalenie miejsca rozprawy sądowej, bo to nie było do końca łatwe. W podobnych przypadkach znaczenie miało po prostu wynik negocjacji między przedstawicielami obu krajów i tak też było teraz. Finalnie niemiecka strona wysłała wniosek do Czech o przekazanie sprawy do Niemiec, tak aby ta sprawa toczyła się po prostu na terenie Niemiec. Jednym z głównych czynników było to, że jeden ze sprawców w momencie popełnienia czynu miał 16 lat i był nieletni. Czesi zgodzili się na to, przygotowali całość dokumentacji razem z niemiecką stroną. Znalazłam też sporo opinii, że niemiecka część, tam niemiecka prokuratura i śledczy, którzy przygotowywali ten cały, opracowywali ten cały materiał dowodowy, który dostali od Czechów, była bardzo zadowolona z poziomu pracy praskiej kryminalki. I mówię o tym dlatego, że bardzo mnie to cieszy, bo w ostatnich sprawach, które wam przedstawiałam, zawsze ta czeska policja no, miała sporo za uszami i nie miała czym się pochwalić. Dlatego tutaj tym bardziej się cieszę, że stanęli na wysokości zadania i że tak dobrze to dochodzenie po prostu wyglądało. Przechodzimy do procesu. Rozpoczyna się proces. W trakcie jego trwania ukazał się opis morderstwa. To jak prokuratura to przedstawiła w oparciu o dowody. Właściwie potwierdził się te wcześniejsze ustalenia śledczych. Właściwie niemiecka prokuratura przedstawiła tylko dokładny zapis tego, co się wydarzyło. Więc potwierdzili to, że mężczyźni odjechali w ustronne miejsce. Że taksówkarz wyszedł z auta na papierosa. Jeden z nich, starszy, 22-latek, zagadał kierowcę, rozmawiając z nim po angielsku. Wtedy drugi, 16-letni, wyciągnął siekierę i po raz pierwszy uderzył taksówkarza w głowę. Potem wytworzyła się jakaś szamotanina. Uderzali trochę na oślep. Jeden, drugi mężczyzna zaczął uciekać, bo wyrwał się, zaczął uciekać. W międzyczasie jeszcze, podczas tej szamotaniny przy aucie, został zraniony starszy, czyli ten młodszy 16-latek zranił swojego kolegę niechcący siekierą, stąd ta rana, która później, dzięki której później uda się ich odnaleźć, natrafić na ich ślad. Taksówkarz się wyrywa, ucieka, oni za nim biegną, później upada. Ostrze przecina jego tętnicę szyjną. Mężczyzna umiera, wykrwawiając się na śmierć. Sprawcy odciągają kawałek dalej jego ciało w zarośla. Wśród ciekawych ustaleń prokuratury było to, że młodzi ludzie zeznali podczas przesłuchań, że zostali opętani przez wampiry. I ja tutaj cytuję, oni tak powiedzieli po prostu. Staram się nie zabrzmieć sarkastycznie. Zresztą zdaje mi się, że oni generalnie mieli dużo niestworzonych historii, które mówili podczas tych przesłuchań, a nie wszystkie trafiły do opinii publicznej, bo jest dużo takich szczątkowych, wyrwanych z kontekstu opinii typu, że zostali właśnie opętani przez wampiry albo że chcieli spróbować ludzkiej krwi. Faktem jest, że byli zafascynowani satanizmem, wampirami, kultem zła w ogóle. Byli dosłownie obłąkani filmami, które gloryfikowałyby przemoc. No nie tylko filmami, bo muzyka, której słuchali, też była w tematyce wokół satanizmu, przemocy, wampiryzmu. To ich po prostu bardzo, bardzo interesowało i tym się nakręcali obaj. Według niemieckich mediów
ta pierwsza próba zabójstwa i być może ta druga także wynikała w dużej mierze z ich zamiłowania i wielkiej fascynacji krwią i wampiryzmem. I tego, że oni konsekwencji morderstwa chcieli po prostu spróbować krwi. Ta pierwsza sytuacja im się nie udała i później była ta druga sprawa w Pradze, gdzie udało im się kogoś zamordować. Jednak nie ma żadnych podstaw do myślenia, że oni, nie ma żadnych dowodów na to, że próbowali krwi zamordowanego taksówkarza w Pradze. Czytałam też, że generalnie o nich jako o osobach, o ich przeszłości, że już jako dzieci byli pod opieką klinik psychiatrycznych. Młodszy, ten 17-latek, w momencie popełnienia, czy miał 16 lat, ale kiedy już mówimy w momencie procesu, miał 17 lat, u niego stwierdzono, że był w spektrum autyzmu, nie wiem w jakim stopniu, bo tego nigdzie nie jest, to nigdzie nie jest podane. Miał także zaburzenie osobowości z cechami narcystycznymi, antyspołecznymi. Za to u Henryka M., starszego, zdiagnozowano ciężkie zaburzenia schizotypowe. I ja Wam tutaj pozwolę sobie przytoczyć definicję z Wikipedii krótką, bo ja nie miałam pojęcia, a nie chciałam, żeby to mylić z zaburzeniami schizofrenicznymi. Więc zaburzenia schizotypowe, definicja Wikipedii określa je jako, że jest to kategoria diagnostyczna obejmująca zaburzenia cechowane długotrwałym przebiegiem o trudnym do uchwycenia początku, co zbliża je do zaburzeń osobowości, oraz obrazem klinicznym, który charakteryzuje się uderzającą niezwykłością, na przykład ekscentrycznością, czasami dziwacznością przeżyć i zachowań, przypominających typowe objawy schizofrenii. U osób z tym zaburzeniem występuje ograniczona zdolność do zawierania bliskich znajomości i utrzymywania związków z innymi. Skłonność do społecznego wycofywania się występuje u około 3% populacji. Jest jeszcze taka jedna wzmianka o 22-letnim Henryku, która często się przewija. Henryk M., jego IQ wynosiło 109. Podobno powiedział psychologowi, że w jego ciele, w jego głowie mieszka potwór. I tym potworem ma być mieszkająca w nim zła czarownica, którą być może znacie z Harry'ego Pottera. Wprost powiedział, że to jest Bellatrix Lestrange. Chłopak twierdził, że rozmawia z nią. W sensie, że Bellatrix Lestrange, która jest w jego głowie, mówi do niego, pozwala mu, on nawet powiedział, że ona pozwala mu mówić do siebie po imieniu. I był z tego jakoś dumny, jakoś tak go to wyróżniało. Czyli Bellatrix Lestrange w jego głowie mieszkała i sobie na co dzień z nim rozmawiała. Natomiast co do Hansa D., to z zakładu poprawczego płynęły bardzo niepokojące opinie. Podobno wielokrotnie zapowiadał dokonanie jakichś aktów przemocy, bo miał mówić na przykład do wicedyrektorki, że wyrwie macicę z jej ciała. To jest cytat. Albo groził przełożonemu, że zaciśnie mu głowę w imadle i będzie uderzał ją młotkiem. Jeśli to nie jest przepowiednia czegoś strasznego, to ja nie wiem, co nią może być. Na koniec procesu obaj oskarżeni powiedzieli, że jest im przykro. A podczas całego procesu, z tego co widziałam w źródłach, to nie odzywali się już w ogóle. Wszystkie te informacje, które Wam przytaczałam, pochodzą po prostu z wcześniejszych przesłuchań bądź konsultacji z psychiatrami. Proces trwał od kwietnia do czerwca 2014 roku. W obu przypadkach kara, którą zasądzono, była w górnej granicy ustawowej stawki. Według niemieckiej prokuratury oskarżeni byli zafascynowani satanizmem, wampiryzmem, planowali przemoc jeszcze przed zamachem w Pradze, rzekomo z żądzy krwi. Jednak sąd stwierdził w uzasadnieniu wyroku, że według niego nie ma obiektywnych dowodów na to, że ci mężczyźni działali w jakimś, jak on to powiedział, w sądzie określono, w szatańskim upojeniu krwią. Według sądu głównym motywem zbrodni była po prostu chciwość, i skazani głównie próbowali po prostu zdobyć pieniądze, które im się w trakcie pobytu w Pradze skończyły. Tutaj Wam tylko dodam, że te 700 koron w kieszeni pana Jana zostało. Nie do końca nie wiemy, ile pieniędzy było w taksówce. Na pewno zabrali jego zegarek. Sąd zauważył też, że skazani urządzili zasadzkę na ofiarę i morderstwo było zaplanowane. Świadczy o tym też m.in. fakt, że morderstwo w Pradze nie było pierwszą próbą takiego aktu przemocy. Henryk M., mający w momencie popełnienia czynu 22 lata, został skazany na karę dożywocia. Natomiast u Hansa D., który w momencie popełnienia czynu miał 16 lat, tam sprawa była bardziej skomplikowana, znaczy inna, i on dostał najwyższy możliwy wyrok, czyli 10 lat. Ale zanim zbulwersujecie się tak całkiem na dobre, to posłuchajcie jeszcze o jednej ciekawej rzeczy, bo na początku czerwca
w roku 2013, czyli w tym roku popełnienia morderstwa, dokładnie 1 czerwca, weszła nowelizacja kodeksu karnego, która zakładała, że na przykład po odbyciu tej kary 10 lat, sąd ponownie rozpatrzy tę sprawę, no bo to jest sprawa o takiej dużej wadze, czyn jest naprawdę straszny i ten człowiek jest zagrożeniem dla społeczeństwa, więc sąd ponownie rozpatrzy tę sprawę i może przedłużyć mu karę, jeśli uzna, że nadal jest niebezpieczny dla społeczeństwa. I karę tę może przedłużyć finalnie nawet do kary dożywocia. Zatem już niedługo sąd niemiecki będzie rozpatrywał tę sprawę ponownie. I jestem ciekawa, spróbuję znaleźć dla Was i uaktualnić, jeśli dowiem się, jaki jest wynik tego ponownego rozpatrzenia. No ja myślę, że przy takich zaburzeniach to możemy domniemywać, że o jakiś czas będzie wydłużona ta kara, bo te zaburzenia, które ten człowiek miał i to co zrobił, to wątpię, żeby nie zostało to przedłużone, ale postaram się dla was znaleźć tę aktualizację. I to jest wszystko. Tak zakończyła się ta sprawa. Dożywocie i 10 lat z możliwością przedłużenia. Jestem ciekawa, co wy myślicie o tym, ale w ogóle o całej tej sytuacji, bo no dość ciekawe było to połączenie. Mnie najbardziej emocjonowało w tej całej sprawie to, jak szybko się działa ta akcja, jak dużo tropów szybko się ujawniało, jak udawało się policjantom po prostu dobrze wyczuć tą sprawę i te chorkie stopy, czyli te gorące ślady były naprawdę widoczne i bardzo się cieszę, że w tej całej smutnej sprawie, w tym osierceniu po prostu czwórki dzieci, co jest najbardziej wstrząsające w tym wszystkim i tym, że ten człowiek po prostu stracił życie wykonując swoją pracę, totalnie niewinny, straszna jest ta sytuacja, straszna jest ta historia, ale cieszę się, że po prostu zostali tak szybko złapani ci ludzie i że po prostu nie będą już stanowić zagrożenia dla innych. Więc dziękuję Wam bardzo za dzisiaj. Przypominam jeszcze tylko o dzieciach z Kurzim, którą sprawę przygotuję dla Was na 10 tysięcy subskrybentów. Jeszcze mamy dużo do końca, więc jeśli macie ochotę i chcecie usłyszeć szybciej, to udostępniajcie, gdzie się da i subskrybujcie ten kanał. Da się go subskrybować. Dla tych, którzy są na YouTube, pozdrawiam Was cieplutko, trzymajcie się, a tym, którzy mają ochotę mnie wesprzeć, zapraszam do mnie na Patronite. Tam czeka dla Was jakaś taka fajna opcja, myślę. Także trzymajcie się ciepło, pozdrawiam Was serdecznie i naschledanou.